Z reguły była tego widzenia, z reguły. I to jest nowocześnie. To jest człowiek nowocześnie. Tak. Bo naprawdę jest sobie ludzi urodzony i nic go więcej nie wynosi. To prawda, całe swoje życie od momentu urodzenia, przyjścia na świat do dzisiaj tutaj mieszkam. Zresztą urodziłem się w takim bloku na osiedlu Willowym, gdzie była szkoła rodzenia. A z uwagi na to, że na tym osiedlu mieszkało sporo rodzin romskich, to nawet mój młodszy brat zawsze się śmiał ze mnie, że się w bloku cygańskim urodziłem. W szpitalu żeromskiego jeszcze nie było oddziału położniczo-ginekologicznego i musiałem się właśnie urodzić w tym domu. I faktycznie całe swoje życie spędziłem i nadal spędzam w tej ucie. Pracując jeszcze może od tego, co tutaj koledzy mówili, to wydaje mi się, że trzeba powiedzieć o tak, że najlepsze jest kryterium subiektywne jednak, że nowocześnieniem jest ten, kto się czuje nowocześnieniem, prawda? Ponieważ no, nie wszyscy autochtoni, ci mieszkańcy Róż czy Bleszowa czy Mogiły czują się nowocześnieniem. No na przykład mój ojciec przeprowadził się do Nowej Huty w 1952 roku, ale to jest wywiadki i do końca życia mówi. Tak jest, nie mówię, że jest Nowej Hucie, bo dopiero moje pokolenie urodzone w Nowej Hucie było właśnie. A jednocześnie są takie osoby, które przyjechały budować to miasto, jak na przykład mój ojciec, który przyjechał tutaj w 1951 roku po zakończeniu służby wojskowej zasadniczej, no który całe swoje praktycznie dorosłe życie tutaj spędził, on się czuł nowomucianinem. Więc wydaje mi się, że ten, kto się czuje nowomucianinem, może się uznawać za nowomucianinem.